Dzień dobry moi drodzy, witam was ponownie w grze Thronefall. Jak wiecie, ostatnio zaczęliśmy zabawiać się, nazwijmy to, zabawiać się z wyzwaniami. Tutaj zrobiliśmy 3 czy 4 wyzwania za jednym zamachem. Jestem już na drugim miejscu, czy byłem na drugim miejscu, a nie wiem. Kurczę. No ale jeśli chodzi o ten poziom, to próbowałem zrobić go wszystkie naraz wyzwania, to jest za trudne to było i na ósmej fali nie miałem już pomysłów, jak to zrobić, więc już uznajmy, że spróbuję bez czego. Bez żółwia, bo żółw to znaczy, że wrogowie mają więcej zdrowia. Możemy zabrać to bez żółwia, czyli zostawiamy węża, że wrogowie upuszczają mniej złota, a może bez tego, o dobra, z tym złotem, olejmy węża, czyli tak, jest ptak i łapka, czyli wrogowie są szybsi, naprawdę szybsi i ścigają cię przez minus 60% krócej. Ale co to znaczy minus 60% krócej, że krócej mnie ścigają, czy jednak jak tu, czy to wtedy nie powinien być plus 60%, a tak naprawdę to znaczy, że dłużej mnie ścigają, bo to raczej powinno być coś negatywnego. Wrogowie zadają plus 75% obrażeń, to mamy, to jest osiągnięcie E, czy tam wyzwanie E. Wyzwanie F, no to może się uda, nie wiem, zobaczymy, czyli po prostu 12 tysięcy punktów. Osiągnięcie D to jest włócznia, czyli taką broń mamy biegać i żółw, czyli wrogowie mają 75% zdrowia więcej i olewamy to, że mam mniej złota, bo myślę, że to mnie dojechało, jak sobie grałem ostatnio. Czego nie widzieliście, bo nie ma sensu już tego pokazywać. No ale wezmę na pewno więcej zdrowia dla siebie. Wezmę konia wojennego, który powoduje, że my przejeżdżając przez jednostki zadajemy im obrażenia. Myślę, co jako trzecie. Może weźmy sobie umocnienia zamku. Twoje centrum zamku ma więcej zdrowia. Interwał między jego atakami jest zmniejszony, a zasięg ataku większy. Może tak zróbmy. Na wszelki wielki. Szczerze, tak mnie korci, żeby teraz, bo w sumie tego nie miałem ostatnio. Może to jednak by mnie tu uratowało. Zaryzykuję jeszcze raz i pójdziemy wszystko naraz. No, dobra. Czyli wrogowie też upuszczają mniej złota. Więc trzeba pilnować budynków, no bo to jest nasz tutaj cel. Gdzieś jest 12 nocy, pierwsza noc to 10 kawalerzystów, tak? My mamy włócznie. Myślę, że od razu pójdziemy w ulepszenie fortecy. Gdzie wybierają magiczną zbroję, wrogowie zadający ci obrażenia otrzymują część tych obrażeń sami. To jest, myślę, dość istotne. I teraz pytanie, czy sami się bronimy? Dobra, spróbuję sam się bronić. Zrobię, wiecie co? Kopalnie od razu. Te kopalnie działają tak, że one na start dają 5 zł, a z każdym kolejnym dniem o jedno mniej. Ale to jest dużo hajsu na start. Dobra, no i tutaj się pojawiają. To jest ryzyk fizyk, jak to mówią. Sprawdzimy, co nam z tego wyjdzie, z tego ryzyk fizyk. Ja mam włócznię, czyli mam taką szarżę, którą się leczę też przy okazji. No, siedziba tutaj jak będzie biła. Dobra, wiecie, może się uda. Bo ja ostatnio nie miałem tego, że siedziba ma większy zasięg, więcej zdrowia i mocniej bije. Ja chyba miałem... No chyba właśnie, że tam wieżyczka lepsza jest. Ale po co nam lepsza wieżyczka, jak lepsza jest siedziba? I teraz wrogowie mniej dają złota, ale tu dostanę 5. Teraz leci 9, 18 i to jest z dołu. Palisada mogłaby się przydać, ale możemy spróbować jeszcze bez. Dorzuciłbym może drugą kopalnię. No bez, spróbuję jeszcze bez. Trzeba szybko hajs zarobić, wiecie? To jest dość istotne. Za trójkę mogę albo wieżyczkę, albo no właśnie palisadę. Dobra, za tę trójkę dam tu palisadę sobie. I tak, idziemy tutaj bić żołnierzy. Tam wylatują takie gówna małe, śmieszne. Oczywiście jak przegramy, no to można powtarzać tę noc, więc to nie jest jakiś wielki problem. To nie jest tak, że to już GGWP jest. Ale oczywiście fajnie by było nie przegrywać. Dobra, tutaj sobie poszarżujemy. No ja ich tratuję. Więc możemy w taki sposób... No ta palisada
jest, okazuje się dość mocna, nie? Wydawałoby się, że nie jest taka mocna, a jednak jest taka mocna. Dobra, teraz tu. No tamci już się raczej nie przebiją. Tutaj tych szybkich rozwalamy, okej. Okay. No ale już kolejnego poziomu na pewno nie zrobię ze wszystkimi wyzwaniami, jakie mi zostały, bo naraz. To już jest mało prawdopodobne. Co teraz? 8 kawalerzystów, 14, a tam jednostki strzelające wyjdą. Mhm. No, kopalnia jeszcze tu będzie jedna, no ale musimy zacząć też zarabiać w inny sposób, to trzeba domki stawiać. Dobra, spróbujemy z domkami. Teraz tutaj po prostu naciepamy domków. Zobaczymy, co nam to da. No trzeba szybko się rozwinąć, dobra. Ale są szybsi. Mamy to, że są szybsi, nie? Które to jest? Wrogowie są szybsi. Dobra, trudno. Lecimy z tematem. Zobaczymy, co się wydarzy. Tutaj od razu szarża. Szybciej się pozbędziemy. Zostało jeszcze... Aj, nie, nie, stój, przyjacielu, bo właśnie będziesz mi bił moje budynki, a ja nie chcę, żeby one były bite, no. Muszę jakoś ich przyblokować, cholera. Nie wiem, po co tamci idą tutaj, ale okej. Zniszczone. Najmniej złota dostaniemy. Dobra. Tu bijemy. Niech se chłop bije tam siedzibę. Nic mu to nie da w żaden sposób. Szarża. Dobra. No to straciliśmy tylko to, tak? Szkoda. No ale domki mi dadzą hajs. 12 hajsu mamy. Okej, bo to już 20 potrzeba do ulepszenia. Teraz tak. 7 robali idzie z tamtej strony. 10, a, czyli tam idą robale i ten, a tu idą takie frajerstwa. No dobra. Myślę, czy by już nie pójść w jakieś jednostki. To tutaj jest w miarę bezpiecznie na koszary. Czyli tak, to jest potwór, ale to są zwykłe jednostki. Czy bardziej jednostki walczące wręcz, czy bardziej jednostki strzelające? Może strzelające, tylko pytanie jakie? Ci przeciwko potworom, aż tak dużo potworów tu nie ma. Obrażenia obszarowe wokół celu ataku powodują dodatkowe uszkodzenia machin oblężniczych. Albo zwykli łucznicy. Długie łuki mają bardzo duży zasięg, ale są dość kruche. Świetny wybór, jeśli uda się utrzymać je na bezpiecznej odległości. Spróbuję łuczników ognia. Zrobimy od razu całą bandę. I zobaczymy, co oni potrafią, o ile cokolwiek. I ustawimy ich tutaj. Licząc na to, że nie pójdą za mną. No ja pójdę sobie tu. Dobra, szarża. Myślę, że tu się was więcej zrespi naraz. Trochę słabo. Dość powolutku lecicie. To by się tej łucznicy mocno przydali, szczerze mówiąc. Dobra, jakoś sobie radzimy. Lecz się. Lecz się, lutelku, lecz. Dobra, jest. Trzeba uważać. No tam liczę na to, że nic się złego nie dzieje, nie? No tutaj staram się blokować, żeby mi nie rozwalili kopalni. No bo to by było dość smutne. Tam jeszcze nic nie wiemy, co się dzieje. Jeden łucznik na pewno zginął. Przeszli tam, będą mi bili budynki. Nie, no właśnie tutaj idziecie bić mi budynki, a ja na takie rzeczy się nie zgadzałem w żadnym momencie naszego smutnego życia. Dobra. Co straciłem? Kopalnie mi rozwalili znowu. Dobrze, tylko 10. O nie, teraz się pojawia... Oni wybuchają. I to wszystko idzie z dołu. Oba, chodźcie tu. Ustawicie się tu. Tylko błagam, strzelać, a nie latać, ok? Musimy jeszcze jakoś zarobić pieniądze. Dobra, dajcie tutaj kopalnię. I więcej domów. Znaczy ja pamiętam, że tu się da jeszcze z tamtej strony, gdzieś tutaj jeszcze, bo tutaj można jeszcze się rozbudować mocno. Tu jeszcze da się te młyny walić, ale to też zostanie szybko rozwalone. 5 na 12. No dobra. Jeszcze nie było tragedii.
No nie mogę, to nie może wejść w jednostki, bo to rozwali mi jednostki. A po co takie rzeczy mają się dziać? A na co to komu potrzebne? No, możemy sobie potańczyć trochę. Łucznicy, no właśnie, wy zamiast stać w miejscu, to latacie jak debile. Komu to potrzebne? No i mi moja kopalnia pójdzie. No i zamiast oni pomagać, no to robią głupie rzeczy, nie? I ja tu jestem sam tak naprawdę. Stop, 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 stop. Tak było wziąć łuczników ze sobą, no trudno, jedna kopalnia poszła. Reszta jeszcze działa. 19, jeszcze tego nie ulepszę. Teraz co? 12 robali z tamtej strony, a tutaj łucznicy i frajerstwo. Myślę, co zrobić. Spróbuję może z młynem. Ulepszony pług. Każda przyszła modernizacja tego młyna zwiększa jeszcze bardziej jego dochody. Spróbujmy z tym. Od razu go ulepszmy. Dajmy tutaj dużo pól. Bo my hajsu potrzebujemy na gwałt. I teraz tak. Czy ja mam iść na robale, czy wysłać łuczników na robale? Może wyślemy łuczników na robale. Cyk. No przechodzi sobie przez to, nie? Cyk. Cyk, hihi. Was ustawię tu. Nawet wam tutaj zrobię jeszcze palisadkę. A za 4 monetki... mogę tu jeszcze domki trzasnąć. Albo tutaj trzasnąć. Albo tu jeszcze palisadkę w tym miejscu. Dobra, zrobimy tu palisadkę. Liczę, że sobie poradzą panowie, ja idę tutaj bić. Oczywiście wypadałoby nie zginąć przy okazji. O właśnie, o tym mówię, bo tutaj jednak tego za dużo się narobiło. Ja pierdziule. Zapominam, że to jest jeszcze takie szybkie. Dobra, jeden padł. A, bo oni muszą za wszelką cenę na te kopalnie iść. Dobra, trudno. Chcecie, to idźcie, no. Już nie będę was powstrzymywał przed tym. Oni tak za mną chcą, patrzcie. Co się stało z moimi łucznikami? Umarli, czy nic nie robią? To jest pytanie dnia. Nic nie robią. Super. Cieszę się, byki, wiecie? Jestem niezmiernie szczęśliwy, że wy nic nie robicie w swoim życiu żałosnym. No idą tutaj, kroczą powolutku, kroczą. To jest znowu kopalnia stracona. Dobra, nie zgin, dutelku, nie zgin, nie zgin, nie zgin, nie wolno ci zginąć, nie wolno ci zginąć. Znaczy wolno, ale po co? Oho, akurat jak wybudowałem sobie tutaj młyn. Czyli tak, 12 kawalerzystów leci z dołu. 12 łuczników i 3 olbrzymy, a tu 3 wybuchacze. Ajajuj. No ktoś musi kawalerzystów zatrzymać. No wybuchacze trzeba rozwalić. Co, ulepszamy już to? Myślę. Dobra, ulepszmy to. Koszty ulepszenia murów i wież zmniejszają się o 1 każdej nocy. No dobra, spróbujmy to. Bo to jeszcze 5 nocy przed nami. Oczywiście to dotyczy tylko wybudowanych, więc teraz na przykład to ulepszenie zacznie się zmniejszać, nie? Ale wybudowanie zawsze kosztuje 3. W sensie, no, palisady też 3. Mogę tu zrobić wieżyczkę na przyszłość. I tutaj jeden domek. To znowu zostanie zniszczone, że mówię. Olać. Dobra, oleję ich. Pójdę tu bronić. Zostanę tu może na chwilę nawet. Pana olbrzyma. I trzy miały być olbrzymy, nie? No to chociaż jednego się pozbądźmy. Dobra. Teraz pytanie. Dzieci polecą. Mogę ich trochę przyblokować, ale to nic nie da, bo olbrzym już tam wlazł. Jest zadowolony ze siebie. Tego mogę pobić. Już ten nic, no szkoda tego młyna, no bo to jednak dobre pieniądze. Dobra. O kurde. Okej, jednak nie, jednak tak nie możemy robić.
No tu się bardzo złe rzeczy dzieją, a tu wszystko teraz stracę. Może pozwolić im jednak to rozwalić. Żeby zresetować, bo ja sam nie mogę zresetować. Ja zresetuję cały poziom, a nie noc. Dobra, rozwalicie to. Może wam pozwolę to rozwalić. Nie jestem przekonany, czy to jest zresetuj dzień, czy cały poziom, więc olejmy temat. Jak rozwalą, to dobrze, jak nie, no trudno. No, chętnie to zrobił trochę inaczej. Pal licho te kilkaset tam punktów za to, że za niepowtarzanie. Ale nie podoba mi się, że aż tyle straciliśmy. To tak nie powinno wyglądać moim zdaniem. Spróbuj ponownie powtórz dzień. No teraz pytanie. Ulepszać to, czy jednak nie wydać na to pieniędzy, a wydać bardziej na obronę tego? Możemy wydać na obronę tego, nie? Tu dać jedną wieżyczkę. Może jakieś koszarki. Berserkerów. Oni są dobrzy na jednostki obleżnicze i inne cele o dużym zdrowiu. Dobrze, dajmy sobie berserkerów. Ja tutaj, no ta wieżyczka tu wiele nie zrobiła się okazało. No może koszary bardziej. Kolejne koszary z jednostkami walczącymi wręcz są tutaj. To zostanie zniszczone. No dobra, dajcie ich. Tu damy oszczepników. Akurat na tych kawalerzystów się przydadzą. I za 6 teraz tu mogę walnąć wieżyczkę. Może więcej zrobi. Znaczy za 3. Jeszcze jedną gdzieś by się dało. No to tu prędzej mimo wszystko. Dobra, wy tu. A ja idę na dół. Bić się z tymi tutaj. Tak, spróbujemy tym razem. Nie ma przechodzenia. Zakaz jest. Zakazuje przechodzić. Dobra. Nie, przyjacielu. Tak się nie robi w tym świecie naszym lutelowym. Dobra, szybko do góry, bo nie wiem co się dzieje. Panowie chyba wiele nie zrobili. Tak coś mi się wydaje. No. Olewamy siedzibę, nie patrzymy czy tam kawaleria bije czy nie bije. Dobra, chłop zabity jeden. Teraz drugi padnie od swoich ciosów tak naprawdę. Dobra, chociaż żeby te 3 pola przeżyły, bo one chyba też dadzą mi pieniądze, nawet jak młyna nie ma. O Boże, niestety bijemy się. O, jednak. Okej, okay, czyli jednak... No nawet taka armia tutaj nic nie zrobiła, jeśli chodzi o obronę tego. Czyli co, ja powinienem pójść na kawalerię? A tutaj dam mocniejsze mury? A nie mogę bez ulepszenia tamtego, cholera. Cholera. Dobra, ja mi wszystko spróbuję jeszcze raz z tymi berserkami. I tak się ustawimy tutaj. Oni i tak wyjdą tak naprawdę. Ostatnio tu, dobra, to może spróbujemy bez tych koszar. Ale tu wieżyczkę dam. I tu wieżyczkę dam, ale jedną. A za 7 dam domki. Wiem, że głupie. Miałem miejsce na domki? Pewnie gdzie indziej by się dało. Bo zaraz my dochodzimy do tego ataku, którego nie potrafiłem przejść. To mnie boli. To mnie mocno boli, wiecie? Dobra, dajmy tu jeszcze wieżyczkę. Spróbujmy... Tutaj. Tam, dobra, trudno, jeden poszedł. Ja tutaj zresztą sobie potańczę chwilę. Ich miało być 12. Ja już 3 pokonałem. 4 i 5. To jest 6, ostatni. Dobra, chodź. Mam boli tam, jak widzę, co się dzieje. Dobra, rozwalamy to. Dobra, to już sobie poradzimy. Teraz tu szybko.
Biegnę z pomocą. Już jestem z pomocą. Bijemy, bijemy, bijemy. Dobra, jeden zabity. Chociaż żeby to jedno pole przetrwało, no zawsze coś, nie? Okej. I teraz, jak się nie mylę, to jest atak, którego nie potrafiłem wybronić wcześniej. Z każdej strony leci jeden wybuchający, dwa olbrzymy i 12 rycerzyków. Tak mi się wydaje, że to jest ten atak, bo to są trzy strony, no to chyba jest to. Akurat nie z tej strony. Więc tak, albo jedną stroną broni, bronią, albo jedną stronę bronią łucznicy. Można tak spróbować. Tylko, że oni tu wtedy nie przyjdą. Więc spróbujemy. Nadam tu wieżyczkę. Że przejdę. Tu dodam palisadkę. To jeszcze mogę dać wieżyczkę. I to mogę dać wieżyczkę, żeby strzelało. I teraz, no tu nic nie zrobię, bo tu mogę dopiero palisadę. No dobra, zróbmy tutaj palisadę. No i za dwie to tylko domek gdzieś tu u góry. Można jeszcze robić domki. I będziemy kombinować. Nie jestem fanem może tego... Czekaj, czekaj widzu jeden konkretny. Czy jestem w stanie berserkerów stąd oddzielić od łuczników? To jest berserker? Nie, to są łucznicy. Nie, tam jest berserker. Ten tutaj. To może zabiorę stąd pięciu, tam zostawię trzech. Tych pięciu tu zostawię, żeby już byli na dzień dobry i bronili. I teraz pytanie, czy ja powinienem, może ja powinienem tu szybko nie, właśnie, ja nie powinienem być tam. Ja powinienem być albo tam, albo tu. Może ja pójdę tu i pomogę. Chociaż te wieżyczki są od czegoś. No dobra, na razie będziemy, postaram się kilka razy w taki układ zrobić, a ja będę kombinował, gdzie ja powinienem być jako bohater. Tutaj król bohater, zwał jak zwał, prawda? No chociaż jednego olbrzyma pokonać. Tutaj sobie tańcujemy z kolegami. Dawaj, dobra, pokonany. Prawda? Może tak, to ten nowy się pojawił. Bo ci wybuchający się pojawiają dopiero, widzicie, po czasie. Co jest trochę smutne. A, tutaj poszli moi berserkerzy, no dobra. Okej, bijemy, bijemy, bijemy. Dobra, tutaj sobie potańczymy chwilę, okej. Uciekaj. Dobra. Ty, idzie lepiej, no. O wiele lepiej idzie. Ciekawe, co tam się dzieje po lewej stronie. A, przeszli, okej. Ale długo się walczyli tutaj. Dobra, ja tylko nie mogę zginąć. Dobra, podleczyłem się. Okej, daliśmy radę. Coś, czego nie potrafiłem zrobić. Jak inaczej sobie wszystko tutaj poukładałem. Miałem inny rozkład jednostek, budynków i tak dalej. A, i teraz przynajmniej dużo hajsu poszło. Teraz 105 kawalerzystów. No w dupie tego nie wybronię. 35 z trzech stron. I to akurat z tej jeszcze. Nie wiem, czy tu już nie zaryzykować, nie ulepszyć siedzibki. Tylko, że to już chyba nie ma sensu. Dać sobie więcej życia i więcej obrażeń może. Dobra, spróbujmy tak. Czyli z tej strony teraz nie lecą. Dobra, dam tutaj mocniejsze mury kamienne. Wszystkim, co mam, będziemy bronili wspólnymi siłami tego. Myślę. Albo samych żołnierzy tam zostawić. Chociaż to są berserkerzy, a nie oszczepnicy. Dobra, zaryzykuję, że zrobimy taki myk, że ja pójdę razem z nimi. Chociaż oni raczej nie będą szli... Raczej to się nie zrespi od razu 35 chłopa, tylko będą gęsiego lecieli, nie? Jak mi się wydaje, więc wy tam zostańcie. Tylko was już nie przywołam, to jest ten problem, że jak wy już tam będziecie, to już będę się bronił sam na resztę. No dobra, zaryzykujmy, zobaczmy co się stanie. No tak, to pojedynczo. Nawet ja tu nie jestem potrzebny, bo tu mam tyle strzelających, że powinienem tamtej strony u góry bronić. No tutaj. No bo zaczynają się szybciej pojawiać. Przede wszystkim się szybko poruszają teraz, nie? To jest problem.
Dobra, zwracamy uwagę na nasze życie, bijemy. Przebili się tutaj. Chcecie bić może te mury bardziej? Nie. No dobra. To tu już trzeba bić. Pytanie, co tam z moimi żołnierzami? Jak oni sobie radzą? Czy sobie w ogóle radzą jakkolwiek? Tego nie wiemy. Jakieś jednostki moje tu się pojawiają, znaczy, że tam giną. A jak giną, to nic dobrego to nie znaczy. Dobra, tu walczymy ile możemy. Dobra, bijemy, bijemy. No chętnie bym się dowiedział, co się dzieje tam na dole, nie? Największy problem tej gry, żadnej minimapy, żadnej jakiejś możliwości sprawdzenia, co się dzieje na innej stronie. Aha, przeszli. Dobra, olewamy ich. O kurde. Ale koszary to sobie mogą bić. To nam nie robi aż tak bardzo. Nie bić budynków, nie bić budynków. Jest zakaz bicia budynku. Dobra, na straty... No mniej złota zarobiłem, bo cały młyn poszedł. O Boże. Dwie katapulty, obie z dołu, czyli tam tylko robale i to tyle, tak? 25 robali leci z góry. Tutaj mamy te takie powolne, znaczy to jest szybkie i to bardziej biecha siedzibę, to coś. To są wybuchacze, tutaj katapulty, no to tutaj nasza armia musi się skupić. 16 złota, co to jest, nie? No, robactwo jeszcze tu wylatuje. Ja jeszcze mógłbym poulepszać domki, żeby jeszcze więcej zarobić, ja zdaję sobie sprawę, nie? Że tak źle ze mną nie jest. Może zaryzykujemy, to jest przedostatni atak, okej. Okay. Zaryzykujemy, że sobie poulepszamy domki. Za 4 albo ulepszamy, albo wieżyczkę, albo koszarki. Może koszarki zrobimy. Na potwory, tak? Wy jesteście. Chodźcie na potwory. Wy pójdziecie na robactwo, bo robactwo to potwory. Staniecie tu u góry, sobie będziecie stać i strzelać. Mam nadzieję, że nie uciekniecie. Tędy mogę pójść. Tu nie chciałem akurat. A ja raczej zostanę tu. Dobra, zostanę tu z moją armią. Dobra, bijemy katapultę na pewno. Bić katapulty, dobra, jedna zniszczona, druga zniszczona, super. Super, super, super. Panowie do tyłu, wycofujemy się. Tam się przedarli jednak. Łucznicy, a bo oni mur rozwalili dość szybko. Dobra, to tutaj możemy potańcować. Liczyć na to, że nic się nie stanie złego. Dobra, nic się nie stało złego. Teraz tu. To jest problem. Ale trochę leci na siedzibę, mi się wydaje, więc to nie jest aż taki problem, no bo siedziba jest w miarę wytrzymała. Ale lepiej jej pomóc. Dobra, to już się nic nie stanie. O, jeszcze wybuchacz był jeden. Patrzcie go. No szkoda tego ciągle tracić, bo to już... Dobra, tym razem nie leci nic z tej strony. Leci za to 14 olbrzymów, 35 frajerów, co lubią bić siedzibę z tej strony. 14 olbrzymów całkowicie z tamtej strony. Mm-hmm. No dobrze. Przynajmniej dostajemy złoto w następnej turze. Chodźcie, byczki. Chodźcie, byczki. Tu się ustawimy. Tylko nie idźcie, bo wy zaraz tamtych zobaczycie, będziecie chcieli iść. Przedostatni atak. Czy jest sens ulepszać młyn? Myślę, że... Zaryzykuję. Tam nic nie robimy na razie. No to mogę ulepszyć. Tu koszarki. Wieżyczki. Ja tak nie jestem przekonany, co tutaj ulepszyć, szczerze mówiąc. No może damy, jak nie jesteś przekonany. No niby można. Przejdźmy tu. Zawsze więcej hajsu przed ostatnim atakiem. Zresztą wydaje się i tak tragiczne, jak tu 14 chłopa będzie szło takich potężnych. I w ogóle. Dobra, ja tutaj idę. Olbrzymy zostawimy sobie na sam koniec. Dobra, bijemy.
Też to się chyba nie przebije. Panowie bardzo chcieli przyjść z pomocą, widzę. Bijemy. Nie, wy nie, chodźcie ze mną tu. Do tyłu. No, to jednak oni są gorsi. Może ich trochę odciągniemy, żeby później zaczęli bić moje mury, nie? No by się... O Boże. Nie, to jednak oni są gorsi. Tych można olać. Ale ja już tutaj zrobiłem. No mogę tam dalej jeszcze mury walnąć, ale to już jest takie... No można, ale po co, nie? Okej, okay, no to tu może być problem. Pomyślimy. No już doszliśmy nieźle. Spróbuj ponownie, powtórz dzień. To tak, no na pewno chcemy ulepszyć to. Możemy jeszcze ulepszyć to ewentualnie. To jest jakieś tam spowolnienie, nie? Barykady zadają obrażenia szybkim wrogom, spowalniają ich. No możemy ewentualnie. I czy jest sens tu walić palisadę? Myślę, że już nie. No tu mogę wieżyczkę walnąć, ale ona zostanie zniszczona w 3 sekundy. To tak głupio. Ewentualnie tu mogę jeszcze koszary trzasnąć i zrobić więcej berserkerów, no bo oni też mają być silni na te jednostki o dużym zdrowiu, czyli tych olbrzymów. No i za dwie to tam sobie mogę jeden domek tam ulepszyć, nie? I teraz tak. Musimy oddzielić łuczników od berserkerów, moim zdaniem. Chodźcie. Wy jesteście łucznicy. Mam samych łuczników. Okej. Okay. Myślę. Łucznicy tu. Żebyście wy nie chcieli latać za tamtymi małymi frajerami. Też są groźni, jak zauważyliśmy. Ale jednak ci są groźniejsi. Myślę, czy iść z nimi tam. Łuczników tu zostawię, dobra. Chodźcie tu. Dobra, zobaczymy, co się tu wydarzy złego. Lepiej ich bić, jak oni się tak szybko od razu nie pojawiają, od razu 14 naraz, nie? Ale moi berserkerzy umierają, tylko że oni tam się odnawiają w koszarach, nie? Powolnie, bo powolnie, ale się odnawiają. Dobra, uleczmy się. Dwóch zabiłem, to jeszcze 12. Nie wiemy, co się tam dzieje oczywiście. Postaramy się tych pobić tu przede wszystkim trochę spodoba. Trzech zabiłem. Jeszcze nie mogę się leczyć. Teraz, dobra, leczymy się. Czterech zabiłem. Pięciu zabiłem. Sześciu. Dobra, siedmiu. To nie mogę się jeszcze leczyć. Znaczy leczyć tak powolutku, nie? Zabiliśmy tamtych wszystkich. Ty, to było dobre. Okej, ty. I to był dobry plan. I to się udało. Przeżyliśmy i nic się złego nie stało. Zarobimy multum hajsu. I final attack, którego 150 kawalerzystów. Ja pierdziule. Dobra, co tu się dzieje? Z każdej strony to samo? Nie. Tutaj 25 kawalerzystów, 3 olbrzymy. Tutaj 3 olbrzymy, 3 katapulty. Katapult trzeba się szybko pozbyć. Tam olbrzymy robale kawaleria. Tu 10 wybuchających. I tu 10 wybuchających. Ja pierdziule, przecież to jest tragedia. No dobra, trzeba myśleć. Czy jest sens tutaj zrobić mocniejsze mury? No zawsze to chwila dłuższa. Może barykada. Tu nie zjadę, tu zjadę. I człowiek się zastanawia, jak żyć. No tutaj w sumie możemy też zrobić mur. Tu mogę jeszcze wieżyczkę. Ta wieżyczka tutaj tak mi nie pasuje. Tu by się przydały dodatkowe wieżyczki, a tak dupa. No ulepszanie ich by dało ten. No bo to ulepszmy. I tą ulepszmy. Zaś trzeba się zastanowić, co robić i gdzie robić.
Gdzie robić? To jest dobre pytanie. No na pewno katapulty to jest coś, co trzeba pokonać szybko. Czy ja mógłbym zaznaczyć wszystkich berserkerów jakoś? Jakoś udało mi się ostatnio zaznaczyć samych łuczników. A, berserkerzy, uznajemy, że wy jesteście od zadań specjalnych i wy będziecie tutaj, dopóki nie umrzecie. Mam jeszcze tu czterech, to chyba ich tam ściągnę. Ja może pójdę gdzie indziej. No spokojnie, możemy sobie powtarzać teraz. Wszyscy. Ostatni poziom. To się da zrobić, tylko trzeba chcieć. I łucznicy. Łucznicy mogliby tam bronić, ale później bym musiał ich ściągnąć, jakby się udało im obronić, nie? Chyba, że tu ich zostawić. A ja pójdę tam. Ale czy wy tu coś będziecie robili, czy zaczniecie iść w tamtym kierunku, zamiast tu strzelać od razu? Dobra, pierwsza próba polega na tym, że ja idę na tę stronę sam. Też nie wiemy, jak oni szybko się nam pojawiali, nie? Jak się zrespi od razu całość, no to dupa. Ale chyba nie. Chociaż może trzeba było przy katapultach być... No już dobra, trudno. Zabiliśmy jednego olbrzyma na pewno. Tu chłop bije, tego pobijemy też. Tu się podleczymy troszeczkę. Dobra, tego tu jeszcze pokonamy. Czekam na drugiego olbrzyma, ale coś się nie pojawia. Dobra, stąd idę. Ale jako tak gęsiego się pojawiają, to chyba nie masz takiej tragedii. Tu się coś złego robi chyba. O, tu się już przebiją. O, tu wybuchacze byli. To może jednak ja po tej stronie muszę bronić bardziej. Tu już się robi nieciekawie. No dobra, tych tu poranimy. A stracone mury to na pewno boli najbardziej, nie? A, już mi biją bazę od dołu. No to chyba jednak inaczej musimy się rozstawić. No, za duży tutaj... Za duża chmara się narobiła. Czyli chyba jednak tam, gdzie miałem jednostki najgorzej. Ale to już chyba większość się pojawiła z tego, co miała się pojawić, więc... Raczej taka do obrony jeszcze to jest kwestia. Tylko no tak. Tak czy siak, tu chcemy raczej mocniejsze mury. Znaczy, no tu mogę jeszcze wieżyczki dowalać, nie? No tu damy wieżyczkę. Ulepszymy tę wieżyczkę tak jak ostatnio i tę wieżyczkę. I co ja zrobiłem jeszcze? Tu chyba zrobiłem mocniejszą, co? Znaczy mocniejszą bramę, znaczy no to. I za piątkę mogę, ale tu nie, to chyba tego nie. To za piątkę jakąś wieżyczkę ulepszymy. Albo zrobimy jedną nową. Może tu. Też ona padnie od palisady szybko. To może tu. No i za dwa jakiś domek tylko po to, żeby go zniszczyli. I się trochę spowolnili przez to. Nie wiem, czy tu jeszcze nie mogę jakiegoś domku trzasnąć. Ale nie wiem, czy oni tu pójdą do góry. No może przez taki domek to będą chcieli pójść. Jeśli chodzi o armię. Czy powinienem być razem z armią w jednym miejscu i w ten sposób szybciej sobie poradzić z wrogiem? Można spróbować. Wtedy zabierzemy armię i spadamy, nie? No tych 10 wybuchaczy to jest na pewno problem. Ale też taka duża armia w momencie, kiedy oni się tak respią, ciup, ciup, ciup. To może być głupie, no ale dobra. Zobaczmy, co tu się w ogóle dzieje, nie? To też trzeba wiedzieć, co tu się dzieje. Tak naprawdę. Te katapulty się od razu nie pojawiają, niestety. To jest problem. Dobra, pójdę tu. Tego bijemy na pewno olbrzymka. No nie, to wydaje się do obrony, bo oni tak gęsiego się pojawiają, że to raczej nie jest nic strasznego. O, to jest straszne. Ale oni tak za mną lecą, te robactwa. No szkoda, że ja nie mogę jakoś przywołać mojej armii. Szkoda, że zużyłem umiejętność, jak nic nie robię. Bo teraz by się przydało, żeby tutaj armia przyszła. To co, może przy siedzibie się bronimy jednak.
Olbrzym pokonany. Oraz kolejny będzie pokonany. Dobra. No i tyle, nie? Ta moja armia już może stać nic nie robić. Chociaż ktoś tam niby zginął. Ale ja już nie pójdę po nią, nie cofnę się, bo to nie ma na to czasu. No idźcie wy mi. No tutaj się trochę pobijemy. No tyle na ile jest to możliwe. Podleczmy się chwilkę. Dobra, szarża. Odpychać tych wrogów. No jakbym mógł poświęcić sekundę na wezwanie armii tutaj, jakie to by było miłe, naprawdę. Ale nie, przebili się tam tak czy siak. Ale poszło chyba lepiej niż ostatnio. Dobra, to będziemy jeszcze kombinować. To jest do ugrania, wam mówię. Mamy jeszcze czas, żeby kombinować. Spróbuj ponownie, powtórz dzień. No ewidentnie kamienne mury tu są potrzebne. Tam szybko zostały zniszczone kamienne mury. Może przez tego olbrzyma. Może ja powinienem tu zostać i tego olbrzyma jednego pokonać. I wtedy szybko uciec. Nie, nie chciałem spaść. Dobra, tak. Zrobimy lepsze... No nie, uparłem się, że tutaj robić lepsze... A może więcej jednostek? Nie wiem. Te dwie ulepszymy. Ostatnio tu robiłem wieżyczkę. No to zrobimy. I może jednak te ulepszymy. Dobra, ja pójdę tam do góry zabić jednego olbrzyma. Wtedy się wycofam. Co do armii. Może ją podzielimy. Może tu będzie część armii. No ale ci tutaj zginęli, nie? Całą armię tam miałem i tutaj zginęła. Dobra, stójcie tu. Cały hajs poszedł, już nic nie zrobię. No albo źle, może trzeba iść bardziej na wybuchających z bohaterem. No dobra, no to już jest metodą prób i błędów, to trzeba załatwić. Tego olbrzyma się pozbywam i stąd spadam. To jest moje jedyne zadanie tutaj. Dobra, spadam stąd. Chociaż mocno biją tam. Tutaj tego olbrzyma się pozbywam i spadam stąd. Tam chyba berserkerzy mi nie tak poszli jak trzeba. Ci przede wszystkim tu do tyłu bym prosił, bo głupio giniecie. No tak to jest, jak jesteście głupi. Już na to nie poradzimy, nie? Dobra. Robactwo przeszło. Tu nie przechodzą. Idę tu. Straciłem całą armię. Tu się chwilę poklepiemy. No muszę być w kilku miejscach naraz. No inaczej to my tu nic mądrego nie zrobimy. Choćbyśmy bardzo chcieli. Dobra. No jest ten olbrzym jeszcze. Trzeba go pobić. Dobra, katapulta tam się pojawiła, ja wiem, ale nie wiem co tu się dzieje. Tu jest za czerwono już. Kurde, no, tu jest za czerwono już. Nie, 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 żadnego bicia moich pięknych budyneczków. Żadnego. Żadnego, rozumiecie? Żadnego! Nie rozumieją. Świnie. Leczymy się. Olbrzyma jednego, dobra, pozbyliśmy się, ale tam jeszcze z dołu leci, ale chyba lepiej, co? Dobra, kolejny olbrzym rozwalony. No ta kawaleria jest problemem, jeszcze taka zbustowana, przez to, że jest szybsza. Dobra, spróbuj ponownie. Jak inaczej? Więcej jednostek. Kurczę, jednej monetki brakuje, żeby dwa te ulepszyć. Więcej tych. Wy byliście na potwory. Potworamy tutaj są tylko robale. No chyba, że tak zrobimy. Dobra, czekajcie. Inny pomysł. Wyjdziecie tutaj. Będziecie strzelać z góry. Ale wam zrobię już wszystko. Palisady, znaczy kamienne mury tu.
I teraz... Tak, no berserkerzy... No, czekajcie, berserkerzy. Podzielimy was od łuczników, oddzielimy. Podzielimy, chodźcie. Jak was tutaj wybrać? Dobra, chodźcie tu. Wy będziecie tego bronić. Jeszcze nie mam pomysłu na tych łuczników. Coś się wymyśli. No ale tu musimy zrobić tak czy siak kamienne mury. A tutaj już nic nie ulepszymy. Już jest kamienne. No zróbmy tutaj tę lepszą wieżyczkę. I zróbmy tutaj tę lepszą wieżyczkę. Pytanie, co z wami? Pójdziecie ze mną. Tu na łuczników. Takie coś teraz wymyśliłem. Jakkolwiek jest to głupie, trudno. Walimy, ale mocno, mocno to my nie bijemy. No my tutaj tacy obszarowi jesteśmy bardziej, nie? Dobra, chwilę tu posiedzimy. Dobra. No i tak już tutaj głupio tu się siedzi, nie? Bym powiedział. Dobra, chodźcie ze mną, uciekamy stąd. Ale wy wolni jesteście. No to se zginiecie. Tu się teraz robi problem. A, przebili się już, kurde. Na 3 sekundy. To byśmy to obronili. A zawsze ten mur jeszcze by się przydał. Zawsze ten mur by się przydał, no tak to dupa. Tego olbrzyma się pozbyć. Tam jeszcze gdzieś katapulta ma się zrobić, nie? O właśnie, o wilku mowa. O wilku mowa z tą katapultą, trzeba ją rozwalić. Berserkerzy, bić tę katapultę. Dobra. Idziemy, lecimy tu. Koszary, kurde, chciałem powiedzieć koszary trzeba bronić i chłop wleciał i rozwalił koszary. Nie za dobrze. Tam jest ich dużo, widzę to. Bijemy, bijemy. Wieżyczka niech tutaj stoi, widzę, że mi biją bazę. Ale staram się pomóc tej wieżyczce. Może jeszcze ich odepchniemy. Za mało budynków tu jest, nie? Za mało budynków tu jest, nie? A, chyba jednak. Ale nie wiem, czy samo to, że... Bo tam mam jedno, że ma prędkość, nie? To chyba i tak za mało, ale no to jest... Spróbuj ponownie, powtórz dzień. No bo ja mam które? To. Wrogowie są szybsi. Nie wiem, czy to jedno by zmieniło wiele. No chyba tak, w sumie. Bo bardziej gęsiego by szli. No dobra. Robię ostatnią próbę. To nie było takie złe chyba. Ale może ci łucznicy tam nie byli potrzebni. Znaczy tak, moim zdaniem trzeba ulepszyć tę wieżyczkę. Zawsze można jeszcze tę ulepszyć do kolejnego poziomu. Nie no, tu na pewno trzeba dać kamienny mur. Ja ostatnio ulepszyłem jeszcze to, nie? Miałem więcej chłopa. I tak z tej strony było w miarę przyjemnie. Może, no dobra, no to trzeba ulepszyć. Już w tym momencie nie zrobię tej wieżyczki. Dobra, więcej chłopa. Chodźcie tu. No to jest to, że oni mnie, raczej tam jest w tym, że oni mnie krócej gonią tak naprawdę. Te minus 60% krócej, no to ścigają cię krócej, no. Ścigają cię krócej. I to jest chyba ten problem największy. Dobra. To co? Ci berserkerzy tutaj... Nie wiem, czy ci... Co zrobić z tymi łucznikami ostatecznie? Już nie będę ich ściągał. Ale ja tam pójdę chyba. Chociaż może nie. Na pewno to już jest taka łamigłówka trochę. Na pewno jest jakiś sposób, żeby to zrobić. W
takim ustawieniu, w takim zestawieniu. Na pewno, ale... A tam jeszcze berserkerzy. Dobra, czekajcie. Tych berserkerów tam na pewno wyślę. Problem jest, że ci łucznicy, chyba jak tutaj już wszystko było niszczone, to ci łucznicy raczej jeszcze żyli chyba, co? Mi się wydaje. Może nie. No wy bardziej tu. Tylko, że wy zaczniecie iść zamiast strzelać. To jest problem. No dobra, idę tutaj. Mam jeszcze 5 monetek, lutelek. Bo tu mógłbym zrobić... Łapka wybuchowa. Młyn eksploduje po zniszczeniu, zadając ogromne obrażenia wokół siebie. Tylko, że tu łucznicy idą. I nie wiem, czy łucznicy tego nie rozwalą i dupa, ale tu już więcej młynów chyba nie zrobię. Bo to już zrobiłem zwykły młyn, a tutaj już wieżyczki tylko mogę. A taki eksplodujący młyn byłby spoko, jakby tam właśnie 10-15 tych kawalerzystów się pojawiło. Tak to chyba nie ma sensu. Dobra, uznajemy, że nie. To na co wydajemy te... A tu coś jeszcze mogę. Spowolnienie... A, bo ja tej wieżyczki nie ulepszyłem. Jakoś się uparłem na to, żeby ją ulepszać, to ulepszę ją znowu. No dobra, ale szczerze, to chyba będzie raczej ostatnia moja próba. Jak się nie uda, to się nie uda. Chodźcie, byczki. Trochę za szybko noc dałem, bo mogłem tutaj być bliżej i szybciej bić tego olbrzyma. Posiedzimy, pobijemy. Tutaj kilku tych łuczników można pobić, prawda? Dobra, spadamy stąd. Pa. Jakiś łucznik przyszedł tutaj bić. Tu jest olbrzym. No się wbijemy w tego olbrzyma. Dobra, olbrzym pokonany. Tam jest gdzie olbrzym. Tu jest niestety tragedia z tego co widzimy. No wszędzie byśmy musieli mieć już tak naprawdę ulepszone nie tylko mury, ale też wieżyczki do przynajmniej tego drugiego poziomu. Tak mi się, kurde, nie zdążyłem tutaj uratować tego muru. No zawsze to dodatkowa sekunda. No tańczę jak mogę, nie? Szkoda, że nie pokazuje ile jeszcze zostało przeciwników. To też trochę mogłoby motywować do heroicznej walki. Niech się tu zrobi jeszcze jakiś żołnierz. Dobra. Ta pulta jest do zniszczenia. Niszczymy. Dobra. Jeszcze druga katapulta się raczej pojawi. Okej. No tutaj jest problem wielki. Taka armia łuczników tam jeszcze się robi, nie? To jest ten problem. Dobra. Rozwalamy. Ale już wieżyczek nie mam do obrony. Za dużo. Jeszcze olbrzym. Jeden olbrzym się ostał. Nie, drugi olbrzym jeszcze. Nie, jeszcze. O, tu jest. Dobra, tego nie widziałem. Że tu jeszcze taka banda się pojawia. No to nie. Dobra, to nie. Ale było miło. Było miło. Nie, dobra. Ale dostaniecie to, mimo wszystko. No doszedłem do ostatniej fali, ale... Ale. No ale. To jest nie do zrobienia na ten moment. To jest nie do zrobienia tak naprawdę na ten moment. Przykro mi bardzo, ser. Znaczy, no bym musiał... tam bez tego... Bez tego, że są tacy szybcy. Chociaż czy aż tak wiele by zmieniło, to nie wiem. Bo oni tam jeszcze mają więcej życia, więcej ataku i jeszcze jakaś trzecia rzecz jest z tych negatywnych. Już nie pamiętam. No ale, może macie jakieś pomysły, to dajcie znać w komentarzu. Jeśli ten materiał wam się spodobał, nie zapomnijcie go ocenić oraz skomentować. Ode mnie to tyle. Trzymajcie się!